Czy mógłbyś mi łaskawie udostępnić internet? Twój iPhone doszedł do wniosku, że ci nie udostępni? Po co ci internet? Jesteś tam uzależniony. O, widzisz, i już jest. Chcesz porozmawiać po prostu o tym nowym dronie rolniczym i chcesz przeczytać informację? Najciekawsza premiera DJI tego roku, tak? Musi pani tak tupać tymi kikami. No to dupa, nie zrobię tego tutaj. Czemu tu ja miałem internetu? 5G. Skończył ci się internet? Tak, skończył mi się internet. Kończył to się autel, a nie internet. Kolejny temat. Ale jakie płynne przejście. Porozmawiajmy o tym. O autelu chcesz porozmawiać? Mhm. A jest o czym? Minął rok, odkąd dokładnie w tej Tauron Arenie byliśmy na premierze. Od tego czasu nie wszystkie funkcje w tych dronach, mimo światowej czy europejskiej premiery, w tym oto tutaj przybytku, zostały zaimplementowane. Przedwczoraj widziałeś, wysłałem ci link do filmu na grupie. Panie Adamie, bardzo przepraszam, ale chyba to tu podlinkuję. Chociaż nie, podlinkujemy do grupy, niech ludzie wchodzą i... Niech tam po prostu dowiadują się u źródła od ludzi, którzy faktycznie tymi dronami latają najwięcej. Nie bo... to co my. Bo my nie mamy autela, ja nie mam autela, ty też nie masz już autela. Dostać tylko filmik i pośmiać się z tego, jak sobie nie radzi. Oh. Ale to jest, ja odczuwam aż fizyczny ból, jak to oglądam. Tak bardzo liczyliśmy, naprawdę, dlatego autela się liczyło. Tak człowiek liczył na to, coś się zmieni, będzie lepiej, będzie konkurencja. DJI trochę dostanie utarte i tak dalej. Zobacz, to jest scenariusz ten sam, co z Polskim Ładem. Będzie lepiej, obiecujemy. I co? I dziecko wylać z kąpielą. Tym razem już naprawdę zrobiliśmy to dobrze, nie? No dron w każdym razie słabo sobie radzi ze śledzeniem czegoś, co się porusza szybciej niż... piechur. Kroczący człowiek, można powiedzieć. Tak, bo człowiek na rowerze, to nagle się okazuje, to już jest niestety zbyt duże wyzwanie dla tego drona, żeby to śledzić. I podkreślmy, że to nie było szybko, jeszcze, jakby ktoś jeszcze jał rozpędzony i tak dalej, no nie? Ale wiesz co, żeby on zgubił obiekt, a on go gonił i się wpieprzył w gałęzie. Najciekawsze jest w tym wszystkim to, że on w momencie, kiedy się zatrzymał na tym rowerze, ten dron w tym momencie doszedł do wniosku, że... A to ja się może rozbiję. A nie podoba mi się ten tryb, lecę w to drzewo, tak? Jest to słabe. Bo wiesz, dronem to się kieruje, a nie się mu każe lecieć. O. Wiesz, odnośnie, wiesz, autela... Zresztą to było nielegalne. Tak. Nie wolno, żeby dron sam leciał. Musi operator. Nie możesz nie mieć kontrolera w rękach. O, operator musi mieć zawsze, pilot musi mieć zawsze kontroler w rękach. Więc jazda na rowerze w tym przypadku, no... Bez trzymanki. No nie jest konkurentem, nie jest. I może technicznie w kwestii jakości obrazka. Podpiszę się pod tym obydwoma ręcyma. O, też cię lubię. Mucha, tak? Komar. Nie, komar. No, komar. W sumie też tak cały czas coś, wiesz, atakuje tutaj. Technicznie, jeśli chodzi o obrazek, o jakość materiału wideo, ten Light Plus... Petarda, rewelacja i wciąż, kiedy miałbym teraz wydać swoje pieniądze i wziąć albo Era 2S, albo Lighta Plus, prawdopodobnie wziąłbym Lighta Plus pod warunkiem, z takim założeniem, że mam pewność, że się nigdy nie zepsuje. Że nie będziesz miał obcować z serwisem. No tak samo rozczarowujący no, ten Care ichniejszy, nie? Działając tylko w Stanach, tak? Tak, gdzie wszyscy w Polsce zaczęli kupować tego Care'a. Nikt nie doczytał do końca i okazuje się, że ten Care właśnie działa tylko i wyłącznie w Stanach. A taka jest prawda, że no, dystrybutorzy z tego, co się orientuje, sprzedawali również go w Polsce. Wiesz, to już nawet nie wypada się śmiać z autela, wiesz? Bo to już jest takie kopanie leżącego. Cały czas mogliśmy lecieć w autelu. Pośmiejmy się z autela, ale nie. Nie. Bo my jako prawdziwy program naukowo-rozrywkowy mamy kilka dla Was ciekawostek. Po ostatnim odcinku o niczym przejdźmy do tego, że tym razem mamy ciekawe tematy. Chiński dron, robot, desantujący psa robota, uzbrojonego po zęby w broń maszynową. Brzmi to jak science fiction przemysłu, to jest niemożliwe. Nie, to znaczy to, że to się wydarzy, to było pewne. To, że to się... Wiadomo jak to zrobić, no sam dzisiaj mówiłeś, Argus 40? Argus T40, dokładnie. 50 kg udźwigu. 50 kg, rozumiesz. Ile waży Boston Dynamics? 31 kg. Masz jeszcze 20 kg wolnego na karabiny maszynowe. Ile waży kałach? Nie mam zielonego pojęcia. AK-47. 3,8. To 4 nawet... kilo. 4 kałachy i... Jesteś w stanie uzbroić go w każdym kierunku świata. Także nigdy do niego nie podejdzie, żeby wiesz co zrobić?
Wyłączyć, wyłączyć go. Tak, zasilanie. Tak jak powiedziałeś, można się było tego spodziewać kiedyś, ale spodziewałeś się, że tak szybko? No patrząc na to, że Chiny prawdopodobnie przygotowują się na jakąś inwazję. Nie wiesz tego, ale taka jest prawda. Wyobraź sobie, że w tej chwili widzisz rój dronów, który ląduje, zrzuca psa, odlatuje i przylatuje z kolejnym. Jeżeli chodzi o to, że masz przeprawę wodną typu właśnie rzeka czy cokolwiek innego, słuchaj, przerzucasz coś takiego na drugi brzeg. Ale patrz, jak Rosja pokazała nam, że wojna w 2022 roku potrafi wyglądać tak samo jak 70 lat temu, to takie nagle Chiny pokazują, że może też w inny sposób wyglądać. Tak. Może wcale nie trzeba poświęcać dziesiątek tysięcy żołnierzy, może po co, nie? Kopię Boston Dynamics pod. Dokładnie, i cały czas to. No, zresztą to jest ten filmik, który również mi wysłałeś odnośnie powietrznej walki dwóch dronów na Ukrainie, tak? Dwóch Mavików, inaczej Mavików. Prawdopodobnie ten drugi, no to był dużo większym dronem jednak. Niekoniecznie, bo zauważ, jak to sprytnie zrobił. Z góry, pewnie stopką, władował się w śmigła tego... Tak, no najbezpieczniej. Znaczy najbezpieczniej, no możesz stracić zasięg, bo anteny są w stopkach, więc... No, ciężko powiedzieć, ale nie? Ale zresztą, a może to było takie celowe nawet, leci górą nad nim i tamten, tyk, sygnał los, RTH, I widzisz? To, co kiedyś mówiłeś, lusterko wsteczne w dronie. Jakby było, wszystko byłoby, słuchaj, jak na widelcu. Widzisz, o, zbliża się. Po lewej, po prawej. Jakie jest prawdopodobieństwo tak spotkania się z innym dronem w powietrzu? No, jak widać, dosyć spore. No, w Topale miałem dwa przypadki. Gdzieś się z kimś pyknęliśmy w powietrzu. Ale widzisz, ale wracając do tematów psów, robotów, nie wiem, czy widziałeś. Uzbrojonych po zęby, spuszczanych z dronów, dodaję. No to brzmi, wiesz, no to brzmi właśnie w taki sposób, że te wojny jednak mogą zdecydowanie inaczej wyglądać. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie właśnie psa, robota, to nie wiem, czy czytałeś to, bo pewnie ci tego nie wysyłałem, że w tej chwili te psy strzegą bazy tam, gdzie startują statki kosmiczne, promy. Na przylądku... Spoko. Na przylądku Karawal, Kanawal. One nie tylko i wyłącznie chodzą, oczywiście sprawdzają, czy właśnie nikt tam nie wchodzi, czy cokolwiek takiego, ale są wykorzystywane również do tego, że w przypadku startu one są w stanie podejść blisko. I właśnie dostrzec te wszystkie szczegóły, czy coś nie jest uszkodzone, czy coś. W momencie startu masz nagranie z tego. Faktem jest, że jest pewnie sprzęt zniszczony, ale masz te dane, gdzie normalnego człowieka tam nie postawisz. A on z tymi czujnikami, sensorami sobie tam może stać. Więc to się już dzieje. Czyli twój pies, robot, już niedługo może być u ciebie w domu. Zamiast tej pompy ciepła. Ja mówię, nie, wiesz, ciężko sobie wyobrazić to, no nie, że przychodzisz kogoś do domu, otwierasz furtkę. Nie, ale to wiesz, albo wchodzisz, słuchaj, to jak u ciebie. Nie ma latarni i tak dalej, nie? Ktoś wchodzi do ciebie i tam ten pies za domem sobie tak chodzi, nie? Pilnuje, nie? I oczy takie czerwone, nie? To byłby tak, ten dźwięk jak odpalanie Robomastera. Dyn, dyn, dyn. Intro. Nie, taka kalibracja, wiesz, i łapka robi takie... Sprawdzenie wszystkich zawiasach, nie? Do przestraszenia takiej osoby wystarczyłoby, że na przykład ten pies tak podchodzi i tak na przykład obkręca powoli głową 360 stopni, nie? Słuchaj, jak widzisz coś takiego w nocy, mówię, czerwone oczy i nagle takie bu. Bu. Run. No i to właśnie jest to. Przedziwne. Przedziwne, no ciekawie, no ja się cieszę, ja lubię akurat takie klimaty. Jeżeli te robopsy będą tańsze, to czemu by nie? Nie naleję ci na dywan, no nie? Nie trzeba z tym wychodzić. Chyba, że dla własnego sportu, dla własnego zdrowia. Pies będzie mówił, wyjdź ze mną, wyjdź ze mną. Przejdziesz się, rozprostujesz nogi od rana, no wyjdź. No wyjdź. No wyjdź, nie? Robię to dla ciebie. No ciekawe, dlatego mówię, bo sam byś sobie kupił, nie oszukuj. Nie, no wiadomo, tak, jestem głupi gadżeciarz i tyle, no to po prostu. Dobra, ale drugi temat, który przygotowaliśmy, równie chyba ten bardziej zaskakujący, ale równie ciekawy, to dron. Tak, dron. A, to ci nowość, nie? Wyposażony w dyszę do drukowania 3D. Wiesz co, bądź jedną rzecz, nie rozumiem tylko zastosowania tego. No bo nie oglądasz filmu. This is a 3D printer on a drone. Ma być to używane do budowania, bo tu nie chodzi o drukowanie małych, precyzyjnych rzeczy, no bo wiadomo, to nie ta precyzja, nie te czasy lotu, nie ta dokładność, ale idea była taka, żeby budować budynki, tak jak się teraz buduje, stawiając kartownicę i szynę jeżdżącą i podajnik materiału. Tutaj założenie takie, że można będzie budować tego typu rzeczy w miejscach niedostępnych ogólnie dla ciężkiego sprzętu. Mhm. Czyli pewnie jakieś schroniska, pewnie jakieś, wiesz, miejsca kataklizmów,
powód, czy coś, gdzie trzeba gdzieś nagle pojechać, czy chciałoby się pojechać z betoniarką, z czymś, a będzie można polecieć. I wiem, co pomyślisz, no ale ile takiego betonu wejdzie w tego drona? No wiemy, 50 kilo. Niedużo, nie? Tak, żeby zrobić. Dlatego jest tu pokazane rozwiązanie, kiedy oni latają rojem dronów. Jeden się wymieniają po prostu cały czas. One są w stanie drukować, znając projekt, są w stanie drukować każdy swoją część i w międzyczasie się wymieniać z następnymi. I poza tym, że potrzeba naprawdę dużo baterii, żeby utrzymać na ciągłym powietrzu, to może się okazać, że to zasilanie, czy to będzie spalinowe, czy to będzie elektryczne, wszystko jedno. O, patrz, tutaj masz na przykład... Drukują jeden projekt. I powrót jest pokazany, no nie? Tak. No a to jest wirtualnie pokazany, nie? Tak, tak, założenie tak, no, tego ale... tylko i wyłącznie, by to narysować kolorystycznie, natomiast no, wygląda to spoko i to jest akurat... No, a to jest akurat to, co już widziałem, no nie? Bo to istnieje w Stanach, jest to dosyć popularne, że faktycznie ludzie budynki budują właśnie w taki sposób, ale to już jest większe urządzenie. To tak jest pokazane zastosowanie gdzieś tam wysoko, wysoko, wysoko. Okej. Okay. Tak powiedziałeś, nie jest to precyzyjne? Stan deweloperski. Mocno krzywe ściany, czyli taka typowa polska deweloperka, ale da się żyć, nie? Na początek to się tak wydaje, jakby to było trochę strzelanie z armaty do komara, nie? To jest rozwiązywanie problemu, który nie istnieje. To może lepiej tam helikopterem trzech tych Polaków zawieźć i cegły budowozić, nie? No. Zamiast takie rzeczy robić, to po prostu dowieźć tam człowieka, bo jeśli wyobraź sobie, że wieje albo pada tak mocno, że nie jest w stanie człowiek kłaść cegła za cegłą, to dron tym bardziej nie da rady. To dron też może nie poradzić, no właśnie. Miejsce po kataklizmie. No nie wiem, słuchaj, wiesz co, te technologie obecnie się tak szybko zmieniają, że ciężko powiedzieć, że za chwilę coś się nie pojawi nowego, że faktycznie, o kurczę, kiedy coś takiego było, wykorzystajmy to. Moim zdaniem jest to, no, ogólnie cała branża dronowa jest mocno rozwojowa, mocno przyszłościowa. Każdy projekt, który się właśnie wydarza, gdzieś tam zmienia, przesuwa kolejne granice, nie? Moim zdaniem to jest taka sytuacja, że my patrzymy na to i widzimy, no, przerost formy nad treścią, ale gdzieś ktoś w jakiejś rafinerii, czy w jakimś, wiesz, w jakimś ciężkim przemyśle właśnie obejrzał ten sam filmik i mówi, zarąbiste, będę tym budował garaże dla swoich statków kosmicznych na Marsie. No, wiesz, o co chodzi. W sumie genialne rozwiązanie. Po co tam zawozić ramę, latać i wozić małą autostradą dronów. A dlaczego w takim razie, wiesz, no to wymyślili coś takiego? Czemu nie przenosić cegła po cegła? Prawdopodobnie dlatego, że łatwiej kontrolować wszystkie kształty, lejąc materiał. No to na pewno. Niż układając z takich klocków. Wiesz, jak to jest z wydrukami 3D, jak się coś zaczyna pierdolić, nie? To wiesz, jak to później leci lawinowo. Więc wyobraź sobie to, ile jest rzeczy, które się tu mogą zepsuć. Moim zdaniem bardzo dużo. Tak czy inaczej to wygląda jak robota dla robotów i jakiegoś człowieka, który wiesz, albo podtrzyma nadprożę, nie? Przygotuje szalunki czy cokolwiek. To ja trzymam, a ty leć, nie? Potem przyleci Agras, nie? I opryska to wszystko jeszcze farbą, słuchaj, pomalowane, proszę. Ale akurat spryskanie farbą byłoby bardzo proste. Wystarczy dysza nad śmigłami. Malowanie 360 stopni. No. Mieliśmy jeszcze trzeci temat jakiś. To właśnie, ale nie pamiętam, gdzie to. Kamera X5S? Cena nie. Spadła? Nie. Kątomierz jeszcze. Do Vist. A ten temat. To jest tylko plotka. No. To jest plotka, ale to jest ciekawa plotka, do niej mów, że nie. Podobno problem z nowymi Air Unitami, czy Vistami, czy jak się będzie zwało, tak się będzie zwało, nieistotne, jest taki, że żyroskop umiejscowiony jest nie w kamerze, a w kosteczce, w VTX-ie. I powoduje to, że nie do końca jest wiadomo, jak wystabilizować ten materiał, jeśli kąt kamery nie jest znany tak jak w Awacie, czyli tam po prostu ustawiasz i masz kąt podany. Bo jeśli będzie się kamera montowała w dowolny sposób, nie informując o tym elektroniki, jaki to jest kąt, to dane z żyroskopu będą rozjeżdżały się o kilka stopni w osi X, Y, Z względem VTX-a. I będzie to nie do wystabilizowania po prostu w żyroflow. To jest duży problem, natomiast jak ci powiedziałem, kątomierz do każdej Visty. To jest jedynym rozwiązaniem jest to, że ty po prostu ten kąt będziesz musiał wprowadzić do Visty. I przeklikać przez menu kąt kamery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 62, 65 stopni. Tyk, dziękuję.
Nie, no moim zdaniem to będzie jednak wymagało hardware'owego rozwiązania, czyli przenieść ten cholerny żyroskop z jednego miejsca na drugie miejsce. Mhm. Wiesz, jak się to też robi? Po prostu piszesz w instrukcji wymagany kąt kamery 30 stopni. Dziękuję. Albo kąt VTX-a ma być równy z kątem kamery. Wtedy montujesz kamerę tak i erynit tak. Jak przypieprzysz w drzewo, kamera się ruszy. No to będzie trzeba skorygować ułożenie erynita względem kamery po prostu. O, jakie to jest zabawne. Naprawdę zabawne. A nie pomyśleli, że odejmując gimbal można odebrać jedną z czołowych użyteczności? Bo dzisiaj nagrałem materiał z restauracji, gdzie latałem awatom i to jest wręcz niepojęte, jaki workflow w tym dronem jest, jaki jest prosty. Ja wszystko widzę, ekspozycję, wszystko ustawienie, wiem, że się nagrywa, wiem, że jest naładowane, wiem, że się włączyło, lecę, zatrzymuję nagrywanie, zatuję na dół, włączam nagrywanie. Wszystko z jednej aparatury, wszystko z jednego ekranu. O tym będziesz się wypowiadał chyba u siebie na kanale, bo sam mówiłeś coś, że aż sobie nagrasz o tym jeszcze raz, bo to jest sporo przemyślenie no. W tak krótkim czasie. Im więcej tym latam, tym więcej mi się nie chcę używać innych dronów. A weźmy jeszcze pod uwagę to, że za chwilę pewnie jakieś aktualizacje tego drona będą. Ma być przecież kolejny mały dronik. DJI? No przecież mówili o małym tym. O małym następcu DJI FPV. Dobra, nie smucimy dalej, nie przedłużamy. Dzięki za oglądanie. U Karola się drony wynajmuje, u mnie się kupuje, bo ostatnio nie powiedzieliśmy tego i ktoś się upomniał. kontakt@rxlos.pl. Jakby ktoś miał ochotę coś tam napisać, na przykład jakąś plotkę na temat jakiegoś programu i który podobno rzekomo coś się może z nim stać i może będzie następca, nie wiadomo. A no i drone scanner się odzywał. Pytaliście jak tam? It should work, it doesn't work. No nie odpisałem jeszcze, bo trzeba to przetestować raz jeszcze. Iść na jakąś łączkę i wziąć Mavica 3, Mini 3, wszystkie sprzęty, sprawdzić to dokładnie i wtedy im napisać. Niech sobie z tym radzą, bo to jest fajne rozwiązanie. No. W każdym razie w tym odcinku to na tyle. Dzięki, nara. Cześć.